Hej, 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 z tej strony Szczuri. Zapraszam na koniecznie z serii God of War. Jesteśmy w skarbcu Tyra. Ciśniemy dalej naszą przygodę, zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Szukamy jakiejś czarnej runy czy coś. Jeśli się podoba seria, zapraszam do dania łapki w górę i subskrybowania mojego kanału. Także jedziemy. I tego jest tego. Tu jest coś do przeczytania. Spójrz, to wielkie wilki. Skol i Hati. W istocie. Zwiastuni dnia i nocy. Ragnarok zacznie się, gdy złapią słońce i księżyc, tak? I tam są drzwi jakieś, a tam jest coś zielonego. Nie wiem, ale muszę je użyć. A miałem całe życie. Trudno. Tutaj znowu wichry namiętności trzeba, kurde, wrzucić. Dobra, zobaczmy. Aha, otwieramy sobie główne przejścia. No dobra, jak są wichry namiętności, to teraz przez te skrzynki, które tak, rozejrzę się. Czy nie ma czegoś do przeczytania, czegoś do zestrzelenia, jakiejś pieczęci, żebym później nie musiał tego robić. Nie ma. Tu nie tędy. Ale bym topił. Dobra. Tutaj toporek teraz trzeba. Nie masz tego żadnej frajdy? Odwalić. Z bycia Bogiem? O, już tylko jeden pierścień się rusza. Może mama chciała, żebyśmy się rozerwali. I co? Tutaj dupa, wszystko, nie ma. Do góry wejdę sobie, zobaczę, może stamtąd będę mógł teraz szczelić. Dawaj, dawaj, młody. Nie marudź, nie marudź. O, otworki. Zedrzyj go, pięknie. Młody mi też pomaga, bo to nie może. To też można łatwo używać. Gdzie? Macie. Dobra, ten to już mam tak dużo, nie? Jeszcze jeden? Runa końcówki życzę. Dobrze. Niezły popis! No, młody już też daje radę. Bardzo pomocny jest. Tu już było czytane wszystko? Raczej tak. Już tylko muszę teraz wziąć ostrze. O, jest wicher. Spójrz! To wichroła! A, sprytne! Rozbujałem. Teraz schodzimy na dół i tam powinno być git. Dobra, już się kręci, czyli to, co chciałem. Teraz gdzie ja mam iść? Gdzie to było? Gdzie młody stoi? Tam idzie. Dobra. Młody jest pomocny, jeśli o to chodzi. No i wyjdzie ostatni kręciołek. Tak. Jest dobrze. No to co, kręcimy, nie? Nie w tym stronę. Runa! Obniża się! O kurde, zapało mnie coś. Pułapka! Ojcze! Chłopcze! Uciekaj stąd! To mu się włączyło tam na szyi. Jak cię wydostać? Łańcuchy na ścianie! Ale... Widzę aż trzy! Co mam robić? Atreusie, skup się! Poradzisz sobie! Dobra. Pośpiesz się, nie chcę sprawdzać, czy mogę utonąć. Dobra, myśl. A ty to ten srebrny, ściga księżyc. Z kolei jest złoty i ściga słońce. Tu polują zdobycz, zacznie się Ragnarok. Ale kolejność jest zła. Dobrze!
Księżyc będzie z lewej, słońce z prawej, a Midgard po środku. Ale którą dźwignię pociągnąć? Środkowa! I o co chodzi? Zamy wilkorze księżyc. Lewa, chłopcze! A o to chodzi. Słońce z prawej, Midgard po środku. Środkowa! Prawa! Dawaj, dawaj. To co, dobrze, nie ma licznika, że... Słońce z prawej, Midgard po środku. Aha, to jest drugie czytanie. Dobra, Midgard to chyba to jest. Środkowa! No kurde, ale to nie tak. A to się da jeszcze niżej zrobić? Zaraz się czas skończy, bo nie trzeba o co chodzi. Księżyc, Midgard, słońce! Księżyc, Midgard, słońce! Myśl! A, już wiem. Szybko, szybko, szybko. Ojcze, nie! Dobra, nie, ale wiem o co chodzi już. Bracie! No wiem o co chodzi, dobra, umarłem. Na górze samej muszą być po kolei, a to na dole to jest tylko po to, żeby się przechowało, żeby... Księżyc po lewej. Dobra, czyli to na dół. To w lewo. Źle, już umarłem. Jeszcze raz. Dążę czy nie? To muszę z powrotem wyciągnąć. Dobra, będzie jeszcze raz chyba. Będzie trzeba zacząć. Księżyc po lewej. Środek, szybko! Pociągnij prawo! Dobra, ale... Daj, daj, znowu skręcam. To umieranie mogliby szybciej trochę zrobić. Byli pyku. Bracie, wstawaj, bracie! Ten dupy znowu. Brat nie wstanie, bo umarł. Dobrze, dobrze. Tu idzie to... Środek, szybko! Dobra, lewo. Teraz daję księżyc na dół. Dobra. Środek, szybko. Muszę je ustawić. Księżyc z lewej, słońce z prawej. Prawa! No już za pierwszym razem byłem najbliżej. Księżyc z lewej, słońce z prawej, Midgard po środku. Środek, środek. Środkowa! Tylko. I teraz do góry to wszystko. A nie, jeszcze nie. Jeszcze raz środek. No to tak lata sobie jak gówno. I teraz tak, to do góry. Księżyc, Midgard, słońce. Środkowa! Środek i teraz szybko nie zdążę. Prawa, chłopcze! Udało się. Do trzech razy szybko. Jednak nie mogę. Zawsze coś. Nie zatrzymało się! Zaraz! Od czego jest ten łańcuch? Ojcze! Nad tobą! O kurde, znowu coś. Księżyc,
Młody, tnij! Chciałem zrobić, nic nie mogę zrobić. Chłopcze! Musisz zatrzymać łańcuch! Ja! Nie! Nie wiem! Ten nożyk do masła? Czekaj, wiem co zrobię! Miej luz! To jedyny sposób! Zaledził nożyk do masła. Dobrze. W sumie chyba dobrze zrobił. Tam jeszcze jest łańcuch. Jej nóż. Wiem. O. Ocalił ci życie. A jej to był nóż. Wygadałeś się sprytem. Dobra, coś tu jest do zrobienia przy tego wyjście. Tylko wyjście. No to wychodzi. Jest runa jakaś. Czarna runa, odzyskuje czarną runę. Chyba się udało! Ano, zobaczmy co ma dla nas ten. O nie! Runa ochronna Frey! Zatarła się! Co teraz będzie? Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Co mamy robić niby innego? To nic nie zrobię. Mogę zejść, to tędy zejdę, bo tam chyba nic nie ma dalej. Schodzimy. Tam jest! Dotarliśmy! A? Chłopcze. Masz. W dniu twych narodzin zrobiłem dwa noże, mieszając metale z moich stron z tutejszymi. Jeden dla mnie, a drugi dla ciebie, gdy będziesz gotów. Dziś nadszedł ten dzień. O kurde. Młody awansował w oczach Kratosa. Jestem mężczyzną? Jak ty? Nie. Jesteśmy kimś więcej niż mężczyznami. Ciąży na nas większa odpowiedzialność. A ty musisz być lepszy ode mnie. Rozumiesz? Powiedz. Tak, będę lepszy. Moc tej broni, każdej broni, pochodzi stąd. Ale musi hartować to. Dyscyplina i samokontrola tego, kto nią włada. To stąd pochodzi prawdziwa siła bojownika. Ale mówka. Musisz o tym pamiętać. Dobrze. Chodź. Tam mam skrzynkę wyczesaną, widzę. Dobra, mamy dłuto, mamy runę. Pusto. Nie, ten widzi. Chwila. No, ten ma talent do tych run. O, na nim jest runa. O kurde, jestem jakiś runa! Kufory. Widziałeś ją? Tak! Jesteś pewny? Tak, zaufaj mi. Dobrze, celuj w twarz. Regeneruje, czy muszę dwa naraz ubijać?
dwa na raz muszę. Jest, dał radę, brat. Wolę, ledwo, ale dał. Zaraz żyćko, tutaj jakieś ognie. Płomień chaosu. Niewielki płomień, który nie ma źródła, lecz parzy wszystkich wokół, powstaje potrzeby kibite. Wykorzystywany do ulepszenia ostrzy chaosu. Zakręciłem się. Którędy do misy z piaskiem? Co to jest? Szał tartaru, mocno życzny atak. Niż ścieski atak znajdzie się z dwóch potężnych uderzeń ostrzami. O, to sobie wezmę. Dobra. Okej, bo nie mam nic na razie. Super. A ten drugi tu. Cyk. Cyk. I jabłuszko jakieś. Nie, jest hartowana stal. No i co ja teraz mam zrobić? Iść, to była turbo skrzynka gdzieś. Turbo skrzynkę widziałem. Tu jest turbo skrzynka. Dobra, idziemy do turbo skrzynki. Dobra, żyćko. Dobrze, dobrze, dobrze. O! Elektryczne rękojeści ochrony. Rzadki przedmiot rękojeść ostrzy. Średnia szansa na zyskanie bariery ochrony, która chroni przed obrażeniami przy trafieniu wroga zbierającą furią. Teraz mam to. Mała szansa na zyskanie daru siły przy każdym zabójstwie. Dobra, biorę to. Powrócimy do tego jeszcze. Przy kowalu sobie coś tam poulepszamy. I którędy teraz? Coś tu się pootwierało, czy nic się nie pootwierało, jakieś wyjście? Tu coś jest? Coś jest. No to pierwsze wyjście, pierwsze lepsze wyjście. A tu jest ta misa. Chwila. Idę do innych, by ich zobaczyć, bo nie chcę stracić tu czegoś. Tutaj byłem. Poczekaj, czy tu w ogóle coś jest jeszcze. Tu? Tu jest to kółko do kręcenia. No nie, dobra, to chyba będzie trzeba tam iść jednak. Wszędzie będą te kółka do kręcenia. Tak, tu kółko do kręcenia. Tu co jest? A, skrzynka otwarta, dobra. Tam na górę woziłem, nie? Tam z tym łańcuchem, dobra. No dobra, to nie ma wyjścia. Trzeba misę znowu przeczytać. Nasz młody, czytaj. Earth. I o, tu się tak długo jechało. Może się przyspieszy teraz, czy coś.
Muzyczka klimatyczna. Jesteśmy tak blisko. Usiądź. Gadanka, statusiem. Lemnoskie wino. Z wyspy Lemnos. Blisko miejsca mego urodzenia. Na winka zasłużył. Lemnos. Zakres podróży. Mogę? Cuchnie jak zgniłe jaja. Nie skisło? Możliwe. Możliwe. Chyba nie skisło. Ojciec naucza. Ojcze, czemu opuściłeś swoją ojczyznę? Z powodu tamtejszych bogów? Wiem, że bardzo nienawidzisz bogów, ale Tyr dowodzi, że są i dobrzy. Ty też jesteś. Zabijałeś tylko złych, prawda? Tak. Tak, ale któż to może osądzić? Cicho, głowo. My możemy. Wiemy lepiej. Aha. Z każdą chwilą brzmisz bardziej jak ojciec. Gotów? Gotów. Chodź. Dobra. Chyba polubię bycie bogiem. To co? Idziemy do Broka. Też sobie poulepszamy. Ukończono czarna runa. Dużo ekspa, spoko. Będzie na skille. Wróć na szczyt. Chodzimy, gdzie chcemy, robimy co chcemy, a teraz zobaczymy gigantów. Tak! Skoro poznaliśmy runę wiodącą do Jotunheimu, możemy wrócić do bramy na szczycie i zrobić użytek z magicznego dłuta. Nikt nie stanie nam na drodze. Ruszajmy! To nie będzie takie proste, podejrzewam. A, mogę już to odczytać, ale to imię. Rota! O! Imię wznieciło ogień! To imię jednej z Walkirii. Bardzo ciekawe. Okej. No to tylko ta jedna była Walkiria? Znaczy to jedno imię tylko? Dobra, tu idziemy tu na razie. Walkirii mnie na razie nie interesują. Powiem Sindriemu, że jestem bogiem. Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Nie odczytam ich. No to? Przeczytaj. Tak jest. Tak jest. Teraz mogę je odczytać. Tu jest napisane, że w Muspelheimie, świecie ognia, znajduje się rękawica Surtra. Jakiś magiczny pancerz? Albo seria wyzwań. Powinniśmy kiedyś tam zajrzeć. Nasz młody Bóg nie zna strachu. Nie byłem. Chyba byłem, bo to otwarte jest. Więc teraz tak. Tam coś jest, zaraz będziemy strzelać, ale najpierw tu wejdę. Co? Miasta!
potworki będą. Jazda! Jazda! Siódemka wyskoczyła na mnie. Czemu siódemka? Dlaczego? Szóstka i siódemka na mnie wyskoczyły. Co ja otworzyłem tej? Nie, nie. Nie, nie chcę, kurde, dobra. Żyjesz! O nie, bo tutaj gdzie? Ja czwórkę, a tutaj siódemki wyskoczyły. Dwa razy silniejsi. Dlaczego? Ja chciałem iść do Broka i nie poszedłem. Nie no, tutaj nie mam szans. Jeszcze. Muszę podekspić chyba. Dobra, ale wiem, żeby to otworzyć, to... Nie wiem, w ogóle teraz idziemy? No tu byliśmy, ale kurde, nie wiem, czy ja tu już chcę. Dobra, zobaczmy. Czemu mamy ukrywać, kim jesteśmy? Sekrety to specjalność Odyna. Nie powinniśmy być otwarci jak Tyr? Tyr też miał sekrety. Z ważnych powodów. By chronić ludzi, lepiej być dyskretnym. To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to samo. Nie przejmuj. Co, chłopcze? Pewnie nie możesz się doczekać krainy gigantów. Ta, o, ale jest, smutno dobra. Mi, że podróż już się kończy. A się kończy, gdzie się kończy. O, a co jak dotrzemy do Jotunheimu, a tam nie będzie gigantów? Dla nas to bez różnicy. Najważniejsze to spełnić życzenie twojej matki. Nigdzie nie idźcie. Za momencik do was przyjdę. A mogę mu powiedzieć? Nie. O czym? Wsadziłeś tę zębatkę do ust? O, zwymiotuję zaraz, nie żartuję. Muszę bawia. Nie interesuj się. Sprawy rodzinne. Mogę wam wiele powiedzieć na temat rodzinnych spraw. Niech zgadnę. Twój brat nie jest tak zdolny jak ty i nie zna się na robocie. No, tak właśnie jest. Ale o co ci chodzi? O niczym innym nie mówisz. Cały czas. O, burza. Albo coś z tym zrób, albo... A, bo on się denerwuje. Rozumiem. Tak. Mamy dość słuchania o małych problemach małych ludzi. To zabolało. Przyjrzyjmy się waszemu sprzętowi. Młody przegiął pałkę trochę. Dobra, idziemy zobaczyć sprzęt. Coś tam nam ulepszy na pewno. Ale widoki ładne. Tu? Nie. To tu. Myślę. Cieszę się, że jestem przydatny. Dobra. Rękojeść, pancerz, rękojeść, ostrz. Co tu jest? O kurde. Śmiercionośne rękojeści ochrony. Brona siła. Czas odnowienia. Szczęście, nie? Co robi szczęście? Więcej siła. Czas odnowienia. My to nie wiem, dlaczego to. Poziom zaburzenia. Siła. A, ja to mogę stworzyć. Nie, to ja nie chcę stwarzać. Tu lepsze. Ostrza chaosu. Tak, pierwszy poziom, no to ulepszamy. Tych może da się na jeszcze wyższy poziom ulepszyć. Da się. Będziemy to robić. Super. Lewiatan da się ulepszyć. Nie, mroźny promień, płomień potrzebny, dobra. Na szóstkę. Szpona ulepszyć. Chcesz coś powiedzieć? Szpona ulepszy, niech sobie młody walczy też.
Jaki on ma poziom, ten szpon? I 6 srebra. 100 909 mam, a 80 tysięcy kosztuje. Nie, to nie, to nie chcę. Wracamy do ciebie. Dobra. Lewiatana nie ulepszymy. Kołczan. 25 tysięcy, skraca czas, nie ulepszymy na razie. Tuf. I teraz tak. O. To jest 3 plus, to jest 4 plus. Czemu tak jakoś dziwnie? Noszenie to co trzeba? Dobra. Ubierzmy się najpierw jeszcze. O. Cyk. Broń. Dobrze. Z broni to mam to, to, to i to. Rękojeść. Bariera ochronna wojownika. Daje mi 10 siły, 10 obrony 5 poziomu. O. To jest kowadło, ale jest słabe. Pierwszy poziom, trzeci, pierwszy. To będzie jeszcze też ulepszyć. A to też poziom trzeci. Szarża białego niedźwiedzia. Dobra, ja się przyzwyczaiłem, lubię to. Tarcza to nie to. Dobra, no to będzie trzeba ulepszyć. Tu nie mam do wyboru nic. Tu nie mam do wyboru nic. Mam coś do wyboru? Mam. 8. To już ma 5 poziom. Dobra, zostawiamy. Łuk młodego. Tu ma wilczki. Wilczy gniew, pikujące sokoły. Powołuje widmowe sokoły, które pikują w kierunku ziemi. Co dodaje? Runy, ogłuszenie, obrażenia. Dziki. Obrażenia, runy, ogłuszenie. 100 sekund. 80 sekund. A dziki można... ci dawać. Dobra. Robiłem dziki, będziemy się bawić dzikami. Pancerz. Dobra, o to mi chodzi. 30. Czas odnowienia 19. Zakładam to. Puste gniazdo zeknięć. Przejdź. O, znak strażnika. Biegły, rzut toporem. To nie. Spełniają łuska. Sienia szansa na zyskanie łaski rund podczas granicznego ataku. Obrona czas odnowienia. Siła. Bardzo mała szansa na zyskanie łaski odnowienia przy trzymaniu obrażeń. Sienia szansa na zyskanie daru siły. Dobra, walnę sobie to. Większe obrażenie na przerzut. Chociaż nie chcę tego. Dobra, to wezmę tu. To tu jest. Teraz tu. Tu. Ręce. 3 plus 4. Obrona, czas odnowienia. Siła, runy, obrona. Dobra, to jest lepsze. Tutaj nie wsadzę nic. Dobra. To. Też mam lepsze coś. Obrona. To jest lepsze. No, w takich słabych rzeczach chodziłem cały czas. Dobra, jest. Tu co mogę wrzucić? Talizman Wiecznej Furii. Niezachwiany ochrony. Działają co wszystkie sygnały niezachwiane bariery, gdy zdrowie Kratosa spadnie do krytycznego poziomu. Przechodzimy na to. Młody teraz. Tunika nadziei. Precyzyjny strzał. Prezent od matki. Obniżanie słabości. To obniżanie słabości. Duszenie przed teraz obniżanie trzymają większe obrażenia. Dobra. Zmienimy sobie. Branko. To... umiejętności. Tutaj na razie na toporku zostawię. To trzeba trochę... O! O to chodzi. Co ty masz? Walka wręcz. Wciśnij R2 podczas przedostatniego ataku w szybkiej kombinacji, a zadaj mocny cios kończący kombinację. Za tysiaczka to bierzemy. Przyczymy R1 wykonać potężny atak, który dosięgnie wszystkich wrogów wokół Kratosa. To ja za tysiąc bierzemy.
Walka mocą żywiołów. No nie wiem co to jest. Zwiększa stopień naładowania unicestwienia przy każdym skutecznym trafieniu ostrzami. To wezmę. To. Wyceluj, przytrzymaj, aby naładować... Aha. Okej. Poprawiamy się trochę. Tu jeszcze co mogę zrobić? Wykonując unik, uchyl się w tył. Dobra, to nie używam tego. Podczas biegu ciśnienia 2 wyskoczyć w górę i wykonać... Dobra, to używam. Wykonując unik, to takiego czegoś to ja nie używam, kurde. Ale są tanie rzeczy to biorę. No, więc w sumie nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba brać, bo tanie jest 28 tysięcy. Zobaczmy ty co tu masz. O, masz dużo niewykupionych jeszcze. Da się ulepszyć, bo tutaj już... Dobra, mody. Okej, to po 2000 wszystko. Dobra, modem starczy na razie, to ja jeszcze zobaczę na toporze, co ja tu mogę zrobić. To są tylko na dystans, to nie, dystans to mnie mało interesuje. Tu. Z tą postawą, ale są tanie, to biorę. Wszystko, 1000. 2000. O, to było drogie. Dobra. 3000 i 2000, o! I będę miał wszystko na toporku wykupione i dziękuję, do widzenia. Będzie tylko ostrza lepszą. No i gites. Ale dało się super, ładnie. I tu też wszystko mam ulepszone do mojego poziomu. Elegancko. Dobra, to teraz możemy tu podejść i ulepszać. Nie wiem, czy wam się spodoba. Szpona nie chce na razie ulepszać. Stwórz nie chce ulepszyć. Lewiatan nie mogę. Ostrza chaosu. Nie mogę. Szpon mogę, ale szpon był za drogi. Chcesz skorzystać z pomocy Broka? To co będzie? Kołczan też nie chcę na razie. Siebie będę ulepszał. Niektóre są bardzo tanie. Są bardzo tanie. Tego z 5900. Piąty poziom. A? Ten tułów to dużo kosztuje? A, dużo nie zwiększa na razie. Zobaczymy ręce. Ręce już były, dobra. Maksymalny wgląd do zaklęć. Tutaj gniazda się porobiły dopiero. Muszę tam wrócić jeszcze i powkładać te pierścioneczki. Rękojeść. Brak wymaganych zasobów. Nie, którą używam w sumie. Droższa zawadki. Dobra, to nie chcę tego. Tej używam, ale brakuje mi łuski węża światła. Dobra. Talizman mógłby ulepszyć. O. Kurię moją. Maksymalne ulepszenie, o to chodzi. Zobaczymy, czy starszym surowcem na to. Starszy też lepszy. Wszystko na maksa. A co? I będziemy się cackać nimi. Dobra. Tu co jest? Tu jest kup coś. Zaklęcia, zasoby. Dobra, na razie nie bawimy się, tylko to co możemy. Mogę coś stworzyć. Nie chcę nic stwarzać.
To teraz zrobimy jeszcze raz, bo się pojawiły teraz nowe możliwości. Będzie trochę taki o ulepszaniu odcinek, ale on myślę, że też się może przydać. Dobra, tu. Przejdź do gniazd. O. Tak? Znak strażnika. Bardzo mała szansa, zaostrzone średnia. 4, czas odnowienia, siła. Witalność, runy. Odzyskanie łaski. Siła. Dobra, bierzemy tylko te czwórki z siłą. Dobrze. Tu, przejdę do gniazd. Jest jedno gniazdo. Dobra, też to jedno weźmiemy. Jedno fioletowe takie mamy, to nie będziemy świrować. Tak. Dobra. Czas odnowienia. Witalność. Biorę to. No teraz jesteśmy przekoksem. Teraz jesteśmy przekoksem. Odcinek wyszedł mega długi, ale w tym miejscu sobie skończymy. Także jeśli się podobało, zachęcam do dania łapy w górę i subskrybuj mojego kanału. W następnym odcinku chyba już będziemy robili sobie te niebieskie jakieś poboczne zadania, żeby trochę ten świat poznać. Bo tam widziałem już te potworki są na poziomie tej 7-6, a my jesteśmy na czwartym, tak? Na czwartym jesteśmy. Gdzie to się patrzy? Na jakim poziomie jesteśmy? Piątym już jesteśmy, no to dobra, to już jest trochę lepiej, bo teraz się poprawiliśmy. No dobra, ale to i tak będziemy sobie poprawiać do 6 poziomu. Na razie, hej!